Siemano, jestem Sawites, na dzisiaj porozmawiamy sobie o druidzie i o kartach, które dostanie razem z dodatkiem Wisbanks Workshop. Zanim powiemy sobie o tych kartach, to chciałem zrobić pewną preambułę, ponieważ jak na początku, jak spojrzałem na te karty, które, na które my także również zobaczymy, jest ich aż 10, to miałem trochę, nie ukrywam, podwyższone tętno. Ponieważ mnóstwo z tych kart wprowadza do druida archetyp i w ogóle pomysł, który wcześniej był w nim praktycznie nieobecny czyli Spell Damage. Druid dostanie bardzo dużo zarówno z Synergii, jak i bezpośrednich po prostu Spell Damage'u, do którego sobie zaraz przejdziemy. I zanim to zrobimy, warto powiedzieć, że druid ze Spell Damage'em miał z mojej najlepszej pamięci jedno zatknięcie. Za pomocą Unending Swarm byliśmy w stanie wskrzesić wszystkich przyjaznych stronników, którzy kosztowali dwa lub mniej. I co to ciekawe, byli stronnicy właśnie ze Spell Damage'em, co prawda nie druidowi, tylko ci nasi tani typu Kobold Geomancer, Tutaj tutaj pani Talnos, tego chyba nie, i coś tam możliwe, że jeszcze było. I potem za pomocą jakiejś yy, speli, która zadaje obrażenia, Druid był w stanie jakoś tam polecieć w twarz, coś tam sklirować. Generalnie wokół tego się ten deck obracał. To nie było TK, to nie działało jakoś super ekstra dobrze. E teraz ten saport jest bardzo, bardzo duży. I żeby dobrze patrzeć odpowiednio na te karty, musimy najpierw zerknąć na zmiany, które wejdą razem z Wisbanks Workshop, ale będą zmianami w korsecie. I tutaj chodzi mi o. Te zmiany, czyli rzeczy, które pojawią się nowe w korsecie lub zostaną zmienione. Tutaj druida jest mało rzeczy, które go dotkną, ale są dwie bardzo kluczowe karty. Open Summons i Swipe. Swipe, który jest to oh, bardzo ikonicznym druida spelem, który wcześniej zadawał cztery obrażenia, obrażenia przeciwnikowi, jedno obrażenie wszystkim pozostałym i kosztował cztery, teraz będzie kosztować trzy. I to jest bardzo, myślę, że duża zmiana. To sprawia z takim supportem do spell że druid chyba faktycznie teraz będzie miał możliwość klirowania Dołu. Własnymi, klasowymi kartami. Druga karta, o której także nie powinniśmy zapominać, która z Peldermaju co prawda nie ma, ale zobaczycie co się, to, do czego będę dążył. Okien Samus, która daje nam 6, 6 armora i przyzywa stronika naszego tego, który kosztuje 4 lub mniej. Dojdziemy sobie dlaczego mówię o tej karcie w perspektywie speldemenszu. Do tego jeszcze, zanim przejdziemy do kart z druida, trzeba spojrzeć na drugą grafikę, czyli na to. Na to, co druid pożegna i powita w nowym korsecie, a zarazem, co zostanie, czyli nie zostanie zmienione. Tutaj z kluczowych kart pożegnamy się z Eklipsą i także drugą Eklipsą. Te dwie rzeczy są bardzo, bardzo ważne. Niemniej jednak i Wildcroft, i Nurish także będą odbierały druidowi możliwość tak łatwego rampowania. Ale będą inne sposoby. E, oczywiście, Chow Novelon Kiri jest także częścią tego ek eklipsowego pakietu. To, co się pojawi nowe, no to tak jak powiedzieliśmy, swipe awaken samo, to jest kluczowe. Pozostałe karty myślę, że nie mają aż takiego dużego tutaj znaczenia dla tego, co zobaczymy w, tym, w tych nowych kartach. A zobaczymy. No właśnie. Zobaczymy po pierwsze Woodland Wonders, 5-many zaklęcie, które będzie sprawiało, że przyzwiemy sobie dwa rzuczki, czy żuczki? chyba tak, rzuczki 1-5 z prowokacją. I ten spell będzie kosztował aż 3 mniej, jeśli mamy spell damage. Tu jest napisane, jeśli mamy spell damage, ponieważ jak się okaże, nie tylko ten spell damage może, możemy wyciągać z stronników. Dostaniemy także lokalizację, która będzie mogła to robić. Za 2-many przyzwanie dwóch rzutków 1-5 to może nie jest jakieś super mocne tempo zagranie, ale jest, znaczy, no dobra, jest to tempo Zagrania, może nie jest bardzo ofensywne zagranie, to chciałem Powiedzieć, ale jest, Oho, no Zatrzyma naszego przeciwnika naprawdę na długo I to za tylko dwie many, to jest, wiecie To, może być, to możemy traktować jak dwie many, nie wiem Uleczy się za nawet za dziesięć za Bardzo, bardzo mocna karta A ten spell nie będzie trudno wyciągnąć Bo dostaniemy ogromny do niego support. Sparking File, co prawda nie ma sobie demedżu, spell damage'u, ale bardzo będzie fajnie działał w deckach, w których chcemy zrobić duże rzeczy naraz. Zatrzymany będziemy zadać dwa obrażenia i następna karta w tej turze, którą zagramy, kosztuje tyle mniej. Tyle mniej to znaczy tyle, ile zadamy obrażeń, ponieważ nie musimy zadać trzy. Jak będziemy mieli spell damage, no to oczywiście możemy zadać, przecież dwa, to możemy zadać trzy, cztery i tak dalej, więcej ze spell damage'em. Jest to chyba pierwszy w ogóle arcane spell do, do druida. Aż, aż dziwne, że Hunter czegoś takiego nie dostał. Ale idąc dalej, Magical Dollhouse za jeden many trzykrotnie używalna lokalizacja, która będzie dawała nam właśnie Spell damage plus jeden w tej turze. I tak jak mówiłem, Magical Dollhouse pierwsza tura, druga tura Woodland Wonders. No wygląda całkiem spokojnie, ukrywam. Do tego jeszcze można potem jeszcze rzucać. A, to, że tutaj są aż trzy użycia, to. No, robi mi się cieplutko, ale będzie się nam robiło tylko cieplej, mówiąc o tym spell damage'u, ponieważ za dwie many będziemy mogli sobie odkryć w druidzie kartę z naszego deku, a jeśli mamy znowu spell damage, to dostajemy jej kopię. Eee, ja tutaj zrozumiałem tę kartę w ten sposób, bo inaczej. Odkryj kartę z naszego deku to jest mechanika, która pozwala nam. Wybrać sobie jedną z trzech losowo, Znaczy, wybieramy sobie losową trójkę kart z naszej talii obecnej, niepoczątkowej. Wybieramy sobie trójkę, wybieramy z nich jedną kartę i tę kartę dobieramy. To jest bardzo kluczowe. I teraz to określenie kopiet, nie wiem, czy oznacza, że dostajemy kopię dodatkową, czy że po prostu do... odkrywamy kopię tej karty. Bo chodzi mi o to, że są takie spele, na przykład w Priście, z tego co pamiętam, chyba jest taki spel. Uh, t, 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 o. Discover a spell from your deck. To jest karta, która dobiera nam kartę, dobiera nam wybrany ten spell. To jest dobrany, już jakby ta karta jest użyta. To nie jest, że do, od, odkrywamy kopię. A diska, bo jest także oddzielna uh, mechanika. Discover, uh, discover a copy którą mamy na przykład, no, na przykład tutaj, o, Creation Protocol. Tutaj odkrywamy kopię stronika naszego deku, czyli on tam zostaje. I z Forge'em możemy dostać jeszcze jedną kopię, czyli jeden, ten stronik zostaje w naszym deku, a my dostajemy dwie karty. I teraz moje całe zastanowienie na temat tego Bottomless Toy Chest jest takie, czy my dostajemy, czy to znaczy kopiet, to znaczy, że dostajemy dwie te karty odkryte. Już nieważne, nawet czy dobieramy, czy nie dobieramy, czy po prostu zamiast dobrać tę kartę, dostajemy jej kopię. Bo to dużo jednak zmienia, bo albo możemy w sumie mieć wtedy trzy, albo dwie karty z tego. Albo jedną w zasadzie. Więc no. Tutaj bardzo, bardzo to zależy. Ja, ja, moja interpretacja idąc dalej będzie taka, że za dwie many, jeśli mam spell na stole, to odkrywam sobie stronnika. Yy, przepraszam, odkrywam sobie kartę z mojego deku, dobieram ją i dostaję jej kopię. Czyli w sumie dostaję dwie, dwie karty i one są obie w mojej ręce ostatecznie. To jest bardzo mocna karta, ponieważ no, oczywiście ma synergię ze Spell Damage'em, więc pięknie będzie pasował do tego deku, który no, w zasadzie on się sam buduje, patrząc na te karty, no, a dwa, że będzie w stanie nam duplikować takie rzeczy jak na przykład Olonius. <laughs> Olonius, czyli stronnik za 7 many 66, który ze swoim Spell Damage'em da plus 1 e, nam do Spell Damage'u. Ale w zasadzie da, plus 2, ponieważ dodatkowy efekt będzie miał, e, dodatkowy jego efekt, czy jej efekt będzie taki, że e, nasze zaklęcia dostają podwójny bonus ze spell damage, u. czyli w zasadzie Olonius jest spell damage plus 2 plus i wszystkim, wszystkim innym pozostałym rzeczom także daje, e, po, po, podwaja ten spell damage. Na razie nie widzieliśmy i nie zobaczymy nic, co dawałoby oryginalnie spell damage plus 1. No, ale kto wie, co jeszcze w neutralnym secie się znajdzie. A wiada jest jedy, jedną z dwóch kart, które w ogóle nie pasują do tych wszystkich pozostałych. W sensie, przynajmniej, kon, y, tak, y, no, jeśli chodzi o jakieś synergie, nie pasują do wszystkich pozostałych, które zobaczymy właśnie w druidzie. Y, ale jest też ciekawą kartą, 6 x -y 5, 5 która swoim okrzykiem bojowym wytasowuje 10 losowych stronników do naszego deku i kosztują oni jeden. Losowi stronnicy to jest generalnie dosyć średnie rozwiązanie. Losowi legendarni stronnicy oczywiście będzie inaczej trochę wyglądała ta pula w momencie, kiedy dojdziemy do Wisbank Sporkshop, bo będzie rotacja, będzie też w ogóle mniej dodatków dostępnych, mniej kart w sumie będzie w puli standardowej, więc to powiedzmy będzie w miarę ograniczone, ale no, Aviano jest raczej takim strać trochę tempa teraz, żeby potem no, głównie tempo robić. Oczywiście możemy z tego dostać Gromasza za jeden, wiadomo, jasne, możemy dostać Deathwinga za jeden, to są po prostu z reguły też duże statystyki, ale Myślę, że możemy też dostać dużo takich po prostu niegrywalnych stroników, bo mnóstwo legendarnych stroników w Hearthstone, okej, okay, czasami są oni mega mocni, ale w wielu przypadkach są też po prostu mega mocni w wydanym deku. Tak? Nie wiem, na przykład Sif, Poza jakimkolwiek innym magiem, który opiera się w, na, na, na różnych szkołach magii, no jest średnią kartą, no bo jest 6 man 4 6 czy 7 man 4 6 już nawet nie pamiętam, które jeśli mamy dużo zaklęć ze spell damage'em, no to jest w zasadzie beznadziejnym stronnikiem. Ale znowu, no to zależy bardzo. Sif podaje tutaj specjalnie jako taki spell damageowy przykład. Jej. Yy, ją też teoretycznie możemy dostać, ale, ale to wiecie, granie wokół tego będzie raczej, no raczej nie. Wind up Suppling, 2-2-1 stronnik, który pozwoli nam odświeżyć jeden kryształ many i swoim okrzykiem bojowym i jeśli go przetradujemy, w zasadzie tyle, ile razy go przetradujemy, tyle więcej tych kryształów sobie odświeżymy. Czyli jeśli przetradujemy tę kartę 5 razy, czyli wydamy 5 many w zasadzie wcześniej i później ją dobierzemy, no to potem za dwie many możemy sobie odświeżyć te dwie many, które zrobiliśmy, plus jeszcze trzy. 아, uh, Znowu, ratuje tego stronika to, że to jest chyba bardzo, bardzo wolne combo, jednak to bardzo trudno jest tym stronnikiem faktycznie sobie odświeżyć coś tak, wiecie, do przodu. E, przepraszam, źle powiedziałem w tym przykładzie. Jeśli y, pięć razy go przetredujemy, to on odświeży nam pięć many, przepraszam, odświeży 6, bo jakby on zaczyna z jedynki, a nie od zera. Więc odświeży nam 6, a nie 5, a nie To mój błąd. E, w każdym razie, jedyne, co ratuje tego stronika, żebym już y, tutaj nie płakał i nie lamentował, że o, jakie OP i druid i znowu, w cudzysłów biorąc, biorąc mana cheating i, i, i jeszcze te Kombo jakieś szalone, którym można nam słajpować twarz za jakieś 50, bo w jednej turze będzie miał 10 many, i potem kolejne 10 many, i potem jeszcze kolejne 10 many, bo sobie wyciągnie tytana. Jednak trzeba wydać wcześniej. To, to nie jest dokładnie mana cheating, bo to jest po prostu taki. No wiecie, jakby. Z, z... Jakby to powiedzieć? To jest bardziej podobne do mechaniki overload, tylko takiej nie płacimy z dołu, tylko płacimy z góry za to, bo to najpierw trzeba przedrigdować, a potem to dostaniemy dopiero, a w przypadku overloada najpierw dostajemy to manę, a potem musimy ją spłacać, znaczy spłacać, oddać. W, w, trochę się boję tej karty, bo jeśli ona będzie faktycznie grana, w ogóle jeśli te wszystkie karty będą grane, to ja. ale do tego jeszcze dojdziemy. Druga karta, która w tym secie nie do końca pasuje w sumie do pozostałych, to jest Jade Display, bo jest to oczywiście piękne nawiązanie do Jade Golemów, czyli tych naszych zielonych koleżków z, z ulic Gadgetonu, w dodatku do Herstona już sprzed lat. Um, i działa on dosyć podobnie. Druid kiedyś dostał swój taki Jade Talisman, czy Jade Idol chyba, który pozwalał albo wtasować trzy kopie tego Jade Idol do swojego deku, albo przyzwać jednego, kolejnego golema. Każdy kolejny golem miał plus jeden, plus jeden w stosunku do poprzedniego, no i dzięki temu druid mógł, wiecie, sobie za jeden manę postać na przykład 12, 12, potem 13, 13 na stole i ogromną presję na przeciwniku wybierać. Um, teraz dostajemy Jade Display, który jest stronnikiem 1.1, na swoją agonią będzie sprawiał, że nasze Jade Display będą miały plus 1 plus 1 w tej grze i wtasowujemy sobie dwa do naszego deku. Czyli ponownie to jest sposób na po prostu generowanie ogromnego, nieskończonego w zasadzie value. E, tutaj nawet nie musimy wybierać, czy chcemy wtasować, czy nie. Tutaj plus to, to, to buffowanie w zasadzie dokładnie takie samo. E, jedyne jest bardzo podobne, znaczy bardzo, trochę podobna karta powiedzmy, ale neutralna. E, Floppy Hydra, która będzie... Po, bo, która swoją agonią robi podobną rzecz, bo wtasowuje to do naszego deku z permanentnym podwojonym atakiem i zdrowiem. I teraz no pytanie, czy ten Jade Display jest lepszy czy gorszy od tej flopy Hydre? Na no, pewno są to karty, które robią troszkę co innego i wszystko zależy od tego, w jakim dokumencie grane, ale no, ja, ja bym chyba powiedział, że już wolałbym chyba tę Hyder. Biorąc pod uwagę, że to jest karta neutralna, jednak ten Jade Display jest raczej powiedzmy takim sentymentalnym nawiązaniem do Jade Druida. En smollen, czyli przedostania karta, na którą sobie zobaczymy. E, znowu sposób na to, żeby troszeczkę tej many gdzieś tam e, za, zaoszczędzić. Zatrzymany to jest spel naturowy, który będzie w stanie zredukować koszt. Koszt oraz atak stronników w naszym deku o 1. Ciekawe to jest bardzo karta, ponieważ no, jest taką kartą zalety i wady, bo z jednej strony właśnie redukujemy ten koszt, ale redukujemy też ten atak. Oczywiście zmniejszenie stronnikowi kosztu o 1 i ataku o 1 często może być dla niego w zasadzie ulepszeniem, więc no, bo, bo, bo jednak jedna mana, znaczy jeden atak nie jest warty aż, aż jednej many. To jest jeden atak, to nie wiem, jest warty jakiś ułamek many, nie wiem, jedną trzecią, może jedną czwartą, może nawet mniej bardziej, mamy takie karty, które na przykład za jeden, nie, drugi to ma nawet taką kartę, jeden many daj wszystkim chyba stronnikom na swoim stole, plus jeden, plus jeden. Za jeden many on to robi i to może dostać kilku stronnikom, więc plus jeden dla tego jest na pewno mniej, mniej warte niż na niż, no, jakieś tam małe, małe ułamki manowe. Jednak to, co pozwala, na co pozwala przede wszystkim więc Smolen, to też jest taka forma rampu, bo dzięki temu będziemy mogli na przykład. Tego Oloniusa wyciągnąć turę szybciej. tak? On już będzie za 6 many, i to, że to będzie 6 many 5, 6, a nie 7 many 6, 6, ten atak w ogóle tutaj nie ma znaczenia. Zakładam, że Olonius może być w ogóle grany w druidzie, nawet zupełnie nie patrząc na jego statystyki. Jakby to była karta 7 many 5, 5, to w tym takim OTKD-ku, który gdzieś tam mi się w głowie maluje, to, to by nie miało znaczenia. I ostatnia karta. Nie, to nie jest ta karta. Ostatnia karta to jest Cheer Drake, czyli miniaturyzowalny e, smoczek, który za 4 many będzie nam oferował statystyki 2, 4. To jest raczej mniejsza sprawa. Ważne jest to, że będzie nam po, pozwalał wybrać jedno albo odstajemy spell damage plus jeden. Nie w tej turze, tylko po prostu na tej postaci, oraz albo wybieramy, no, przepraszam, do, dobieramy sobie spell z naszego deku. Kluczowe jest to, że to jest zaklęcie dobierane, a nie stronnik, więc to jakoś tam ogranicza nasze możliwości. Ja mówię to jako po pozytywna rzecz, ponieważ możemy sobie bardziej kontrolować to, co faktycznie dobieramy. No i oczywiście zminiaturyzowana wersja zrobi dokładnie to samo za jeden many i statystyki 1-1. No nie da się ukryć, że druid dostał, znaczy w sensie druida można grać na jeden sposób po tym, po tym dodatku, i to jest spell damage. Jakby czy to pójdzie w stronę faktycznie spell druida, który po prostu będzie robił sobie ten spell damage, będzie wykorzystywał swipe'a, żeby skleerować stół. Takie podejście uważam, że super. Faktycznie to jest trochę niefajne, że druid nie ma od dodatków wręcz sposobu na clear'owanie stołu. Każda klasa gdzieś tam miała sposoby na clear'owanie stołu. Nawet, nawet water miał jakieś tam vanisze, miał e, blade flurry, miał... E, no, wszystkie inne klasy, takie jak Warrior, Paladin, Priest. Nie, nie, nie sposób wymyśleć y, m, m, taką, taką klasę, która naprawdę tak spójnie i przez tyle met nie miała sposobów na sklierowanie czy to małego, czy to średniego, czy to dużego stołu. Durid właśnie dostał tego swipe'a, ale raczej jego potęga przez te wszystkie dodatki i to, dlaczego jest tak, eh, tak często pojawia się w różnych kompetytywnych formach, no to to, że można go szybko wyrampować. To, że on się bardzo szybko snowballuje, można było robić im jakieś OTK dużo jest tego, znowu w cudzysłowie biorąc, mana cheatingu, wyciągania czegoś o wiele taniej. No i tutaj dostajemy no, no można powiedzieć no do, dokładnie to, tak? Sposoby na, na, na generowanie waliu, na właśnie ten mana cheating. Jakby tu już są raz, dwa, trzy, cztery e tak, cztery spośród tych 10 kart powodują, że jakoś tę manę tam sobie zaoszczędzamy. Oczywiście, to jest uważam, że o wiele bardziej zbalansowane, bo tak jak mówię, ten wind-up Suppling. Taka ta jakby sama z siebie wygląda OK, ponieważ jednak tę manę musimy zapłacić. Jakby Nie ma, nie ma problemu w tym, żeby przeciwnik budował i wiecie, robił jakieś super wielkie kombo, ale jeśli robi je powoli, i do tego OTK faktycznie dochodzi w jakiejś 15 turze. No to wiecie, no jakby to, 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 to aż tak nie boli. Gorzej jest po prostu, jeśli OTK się dzieje w wiecie, w turze szóstej czy siódmej, no bo to jest, to jest no po prostu nie, nieprzyjemne i wtedy możemy czuć, że gra jest mało interaktywna. Ja na początku, jak patrzyłem na te karty, to miałem naprawdę o wielką trwogę w sercu, ale im dłużej na nie patrzę, tym bardziej mi się wydaje, że jakby, jakby są so, so ok w tym sensie, że mają myślę, że mocne i potencjalnie właśnie niestety idące w OTK efekty, ale one są na tyle wolne albo no, mało robią na stole, że... No, może to się da przeżyć. Druid, tak jak mówiłem, nie dostaje, znaczy dużo też speli, traci, warto o tym powiedzieć, bo może jak myślimy o, myślimy o Druidzie i o zaklęciach, to mamy różne, różne rzeczy w głowie. Ale tak, Living, Living Roots, z tego co pamiętam, z nami zostaje. Bo nie było na tej liście usuwanych, ale tak. Z tym się poż Moonbeam y, pożegnamy się z tym, a to by było no, potężne z tymi wszystkimi spell damage'ami, zadawanie jeszcze tego dwa razy. Eklipsa wylatuje, to sobie powiedzieliśmy. To jest y, natria, więc to wylatuje. To nie jest zaklęcie. To i tak nie może zadawać obrażeń w twarz, y, ale z tego co pamiętam, i tak, i tak ale z nami zostaje. To nie, jest, nie ma znaczenia. To z tym się także pożegnamy, więc. Jest duży support do tego Spell Damage'u, tylko wydaje mi się, że w tym momencie nie ma po prostu za bardzo czegoś poza Swipem no, no i po tym Sparkling File, co druid faktycznie chciałby rzucać. Jakby Fajnie, że mamy ten Spell Damage, fajnie, że są synergie takie niestricte, zaklęciowe, tylko jakby co ten druid ma zrobić? No bo okej, okay, rzuca to Sparkling File, to są dwie karty, rzuca e, swipe'a, no to okej, okay, to są dwie karty. No właśnie, co, co dalej, co dalej w tych rotacyjnych tutaj? Nic nie ma, tutaj... Też nic nie ma. Okej, okay, tutaj jest zadawanie obrażeń stronnikowi. ale znowu zadawanie obrażeń na nad Wesperdemadżem, to nie jest problem. Ja się boję po prostu tego, że będzie to szło w twarz. Jedna rzecz, o której chciałem jeszcze wspomnieć tutaj: Open Summons. To jest może naciągane dosyć, i to jednak wymaga dużego przygotowania to combo, ale kombo, w którym rzucamy smolen dwa razy pozwala nam zredukować koszt wszystkich naszych stronników o. W sumie dwa w, naszym, w naszej talii. Na szczęście Olonius jest za 7. I tutaj mówiłem, że e, nie ma znaczenia, jakie statystyki ma ta, ma, ta, ma ta postać. Ważne, że to jest za 7, bo tu jest to tym bardziej ważne, że nawet po tej podwójnej redukcji w, przy Smolen Olonius nie zostanie wyciągnięty przez OK samon, bo to jest 4 lub mniej, a on będzie już to wtedy 5. I to jest bardzo ważna wiadomość. To jest super ważna wiadomość. E, może oczywiście Druid tym, tym wyciągnąć sobie Wind up sapling, tylko że to jest Samon, a więc wtedy nie dostajemy tego super efektu. Może to będzie będzie w, w stronę Jade Display'ów, w sensie ten Open Samus, To jest jak cztery no ulecz się za 6 i dobierz sobie coś no, potencjalnie dobrego. W wydaje mi się, że jakby setup dla druida jest bardzo dobry. W sensie tutaj naprawdę potrzeba dosłownie, nie wiem, dwóch, trzech kart, żeby to się zrobiło mega broken, mega, mega OTK. Ale można tak powiedzieć pewnie o każdej klasie, że dwie-trzy karty, i tutaj jakiś archetyp się pojawi. Ehm, Poję się dwóch rzeczy, podsumowując, druida. Pierwsza jest taka, że to, co tutaj widzimy, to zadziała. W sensie zadziała w taki sposób, że to będzie leciało nas w twarz. Ale na razie nie ma ku temu chyba faktycznych powodów. W sensie nie ma, nie, ma, nie ma jakichś takich racjonalnych powodów, żeby się tego bać, że to będzie leciało w twarz. Jak druid faktycznie będzie clear to dla mnie, to jest ok. To jest pierwsza rzecz, której się boję. Druga rzecz, której się boję, to jest z kolei, że to wszystko tak bardzo nastawione na spell damage i w zasadzie nic poza tym, że ten spell damage nie wypali, albo nie wypali jakoś tam początku. I, i, i druid po prostu zostanie, wiecie, no tu, tutaj na, na 10 kart. No w, no w zasadzie, no okej, okay, no ten Smolen można też grać w innym deku, ale, ale te no i ten niby ten sapling także, ale to, 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 to. to yy, no i, i ten Olonius, no to to, to, jest, to jest 5 na, na 10 kart, które no, no jeśli Demers nie wypali, no to nie będą chyba grane i to boję się, że w ogóle. Bo odkrycie karty ze swojej talii, no nie, za, za dwie many? Nie, nie raczej nie. Um, Pozostałe rzeczy, to, to zostaje oczywiście jakiś pomysł z tym Jade Displayem. Może nadal idziemy w smoki, bo, bo, bo te smoki też dostają jakiś tam support i tutaj w sumie też no, dostanie, znaczy dobranie spelu ze swojego deku z tym czy Jadrykiem, może nie jest aż takie złe. Jak się bardzo fokujemy na spelach, więc. No właśnie, mam, mam takie znowu bardzo spolaryzowane uczucia, że albo to wypali i będzie leciało mnie w twarz i ja będę narzekał, albo w ogóle nie wypali i w sumie też będę narzekał, ale no, od, tego, od tego zaczęliśmy i pewnie na tym skończymy. Druid przez. Mnóstwo czasu, jeśli nie cały czas praktycznie w nie był bardzo mocną klasą. I pewnie jeszcze będzie mocną klasą. Ze względu na, na cheating, ze względu na. Yy, właśnie, znaczy, na, na, na rampowanie, nie nazywam może tego cheatingiem, ale rampowanie przez, przez różne takie snowbole, przez jakieś dzikie komba, przez wyciąganie rzeczy przed czasem z tym Hedge mazem, jakby w, w każdej mecie pamiętam, że coś było w tym druidzie, co po prostu. A, przyprawiało mnie. W sensie, to była karta. To, to, to tak często dostawało nerfy, że ojej, ta karta była nerfiona. <laughs> to chyba nie było nerfione, ale drugi... A, było nerfione oczywiście całkiem niedawno i to dwa razy, dwa razy była karta nerfiona, bo, bo w zasadzie tylko druid jej używał. To nie było nerfione Shattered Reflection ze względu na prista, nie, ze względu na druida. Natomiast z drugiej strony no, jak druid dostaje takie rzeczy jak... E... Jak ta Leonara, no, no to no, no też trudno jest się dziwić, że tego jakoś ktoś nie wykorzystuje, żeby. żeby wiecie, przyzwać ją, przyzwać te 5-5 i odświeżyć sobie manę i potem zrobić coś jeszcze. i to się da jakkolwiek wyciągnąć, nie płacąc pełnych 10 manę, no to się robi już jakieś broken combo. Ach... No ja nie wiem, no jest, jestem rozdarty, jestem ciekawy, jak to faktycznie wyjdzie z tym druidem. Oczywiście, patrzymy bardzo na druida tak trochę, wiecie, pod lupą, w, 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 tak w próżni, jakby nie było zupełnie innych klas, ale jest jeszcze mnóstwo innych ciekawych kart, które wejdą w stronę niedługo z dodatkiem Wizbanks Workshop i wyrotują, i przerotują, i pojawią się, i zostaną usunięte z korsetu, więc dużo się jeszcze będzie działo. No i ja czekam z niecierpliwością. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. I. Do zobaczenia.